Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunka. Kontynuujemy naszą przygodę związaną z czyszczeniem mapy, czyli wykonywaniem zadań pobocznych. Jestem w tej chwili tutaj Westbrook Japantown. Mamy jedno zadanie z drugim do zrobienia obok siebie. Zatem tam sobie polecimy. Zapraszam oczywiście do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza. No i gramy. Tutaj jak widzieliście, wykonałem sobie taki bardzo fajny skok. Zakupiłem sobie wszczepy na nogi umożliwiające mi takie długie skoki. No i zobaczymy, co to nam tutaj się pokaże. Jesteśmy już blisko. Coś się powinno dziać. Jakiś znak, sygnał, cokolwiek. Mam tutaj wejść? Chyba nie. Tutaj? Hej, ty tam! Tajemniczy nieznajomy! No ty, ty! Widzisz tu jakichś innych tajemniczych nie... Czego ty Hej, ty tam! Tajemniczy nieznajomy! No ty, ty! Widzisz tu jakichś innych tajemniczych nieznajomych? Albo wiesz co? Może najpierw opowiem ci dowcip. Opowiedz. Jak chcesz. Co robią w kuchni medycy z Trauma Team? Leczo. Okej, okay. O co chodzi? Witam serdecznie, jestem Brendan. Chatbot, a zarazem jedyny w swoim rodzaju przyjacielski. Oferuje szeroki wybór napojów oraz elokwentną rozmowę na każdą okazję. Twoja kolej, jak cię nazywają? Dlaczego gadam z maszyną do napojów? No dobra, jestem V. Miło cię poznać, V. Często tu przychodzisz? Chyba nie. Nie, jestem tu pierwszy raz. Tak właśnie myślałem. Od razu widać, że nie jesteś stąd, bo ewidentnie usychasz z tęsknoty za domem. A wiesz, co jest najlepszym remedium na usychanie? Słodki, orzeźwiający napój z delikatną nutą dwutlenku węgla. Okej, przyznaję, kupiłeś mnie tą reklamą. W ramach rewanżu ty możesz kupić orzeźwiającą puszkę Nicoli. Albo wiesz co? Tym razem dostaniesz ją za darmo. Dzięki. Brendan, tak? Zapamiętałeś. Jestem wzruszony. Oczywiście jak na automat z napojami. No dobra. Chciałeś czegoś ode mnie? Wybacz, że tak cię wykorzystuję już na początku znajomości, ale czy mogę cię prosić o przysługę? Co się stało? Widzisz ten kontener przede mną? Zupełnie zasłania mi widok na ulicę. Odbiera największą radość automatowego życia. Zechciałbyś odsunąć go na bok? Odpłacę ci wdzięcznością. Mam w sobie honor, choć nie uwzględniono go w menu. Zobaczę, co da się zrobić. Misja kontener. Misja kontener. Kto grał w Wiedźmina III, ten kojarzy, że Geralt dostał zlecenie na patelnię. No i to jest coś w tym samym stylu. Dzięki ci. Jesteś nadzwyczajny. Zasłużyłeś na łyk orzeźwienia. Trzymaj. Trzymaj się, Brendan. Czego mam się trzymać? I jak? Przecież nie mam rąk. Tak się mówi, gdy chcesz się z kimś pożegnać. A, rozumiem. To znaczy nie rozumiem, bo chwytanie się czegoś nie ma chyba nic wspólnego z mówieniem do widza. No ale skoro tak mówisz, to ty też się trzymaj. Okej. Kurde. No zlecenie na patelnię normalnie pierwsza klasa. Dobre to, dobre. Tutaj jakiś tam... Jakiś Belmondo? Atak cyber... A ja sobie założyłem atak cyberpsychozy. Właśnie, kupiłem sobie taki... Takiego haka pod tytułem atak cyberpsychozy. To jest hak dobry do atakowania osób w grupie. I jeżeli się takiego gościa zhakuje, to on w ramach cyberpsychozy atakuje swoich towarzyszy. A jeżeli nie ma nikogo w pobliżu, to popełnia samobójstwo. Także taki to bajer.
Kupiłem też sobie gdzieś tam detonację granatu, jeżeli dobrze kojarzę. Ale założyłem sobie właśnie atak cyberpsychozy, żeby na ewentualnych celach grupowych móc przetestować. Także mi się zwiększyła pamięć cyberdeku do 19 punktów, jeżeli widzicie tam w górnej części na czerwono, do 19 punktów. No z tego względu, że zakupiłem sobie nowy system operacyjny z większą ilością gniazd. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o gadanie. Teraz mapa. Tutaj jeszcze było jedno zadanko takie. Gdzie to tutaj? Tutaj, zadanie poboczne. Ojejku, jak tu się trzeba nakrążyć. Dobra. Po zleceniu na patelni już nas niewiele jest w stanie zdziwić. Także patelnia została zaliczona. Ubudu. Teraz takie... A coś to jak to tutaj? Takie długie skoki będą mi umożliwiały... Może da się tu jakoś skoczyć, spaść z tego. Tutaj przecież można. Ja pierniczę. A dlaczego to mnie tam prowadziło, nie wiadomo gdzie? Okej. Okay. Poszło bardzo sympatycznie. Silniejsze nogi umożliwiają mi skoki z większej wysokości, jak widzieliście. Bo tak to już bym coś stracił zdrowia. Co tu się dzieje? Nieodkryte zadanie. Siedzi sobie jakiś uliczny muzyk. Mam tutaj podejść do niego i złożyć mu... Ej, V! Zaczekaj chwilę. Posłuchaj tego gościa. Co byś powiedział o jego grze? Gość gitary nie ma, ale poza tym, no nie wiem. Jak na moje nieprofesjonalne ucho, to całkiem spoko. Chyba. Dobrze się go słucha. A wiesz dlaczego? Bo technika jest drugorzędna. Liczy się emocja. Coś go boli, na coś się nie godzi. I to słychać. Co prawda brakuje mu scenicznej charyzmy, nie umie pracować palcami, co chwila gubi rytm, ale poza tym jest niezły. Ty to umiesz człowieka skomplementować. Też tak zaczynałeś? Johnny, uliczny grajek z wielkimi marzeniami? Nie rozśmieszaj mnie. Nie miałem czasu na zabawę w drogę do sukcesu. Za bardzo byłem zajęty budzeniem świata z letargu. Sukces bywa przydatny. Jeśli chcesz obudzić świat, to wiesz, najpierw ten świat musi cię usłyszeć. Sukces kosztuje. Która wielka wytwórnia podpisze z tobą kontrakt, jeśli miażdżysz w tekstach takie molochy jak ona? Nie ma takiej ceny, która byłaby warta rezygnacji z ideałów. No już dobrze, królewno. Ale przecież dawaliście jakieś koncerty. Widziałem twoje wspomnienia. Prawda. Graliśmy gdzie się dało. W parkach, starych fabrykach, undergroundowych klubach. Od początku mieliśmy widownię. Niektórzy nagrywali nasze kawałki, nawet jeśli nie wiedzieli, kim jesteśmy. Znaczy, że da się jakoś zdobyć stare butlegi samuraja? Brzmi jak świetna okazja, żeby zostać twoim fanem. Znajdę te nagrania i będę piszczeć jak napalona 15-latka za każdym razem, gdy się odezwiesz. Cieszysz się? Tylko kurwa spróbuj. Dobra, żarty na bok. Myślisz, że te nagrania jeszcze istnieją? Mówię już po tylu latach. Niedaleko stąd jest Rainbow Cadenza. Klub, w którym grywaliśmy aż do rozpadu zespołu. Fantastyczna miejscowa. Oaza dla ludzi z właściwymi priorytetami. Może będą coś wiedzieli. Okej. Ciekawe, odkrywanie historii Johnny'ego Silverhanda. Bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie, zobaczymy. Dzień dobry. Porozmawiaj z Johnem, bym chętnie porozmawiał. Dzień dobry. Johnny, obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I tak oto bezmyślny konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Właśnie dlatego nie należy wskrzeszać poległych wojowników. Prędzej czy później będą musieli patrzeć, jak wszystko, o co walczyli, obraca się w gówno. Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Aha,
następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu jakąś tabliczkę. Kunio? Kunio. Dobra. Wiesz coś na temat bootlegów nagrywanych tu w czasach Rainbow Cadenza? Na przykład, no nie wiem, samuraja? Samuraj? Samuraj. A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. No tak poza tym to tu obok, na bazarze. Śpiesz się. Co tam sprzedaje? Truskawki z bitą śmietaną. A jak myślisz? Wciska ludziom nagrania przedpotopowych zespołów indie. Koniecznie takich, o których nikt nie słyszał. Idealnie. Dzięki. Okej, okay. Znajdź na bazarze sprzedawcę nagrań. Ciekawe, no dobra. Kurka wodna, co ci dopiero? Co, coś tu było? No to nie. Tutaj pan? Hej, szukam dobrej muzy. Masz jakiś laser pop? Może coś od Askrax? Chłamu nie sprzedaję. Albo szukasz dobrej muzy, albo tęczowego gówna. No już bez nerwów, żartowałem. Laser pop, kurwa, laser pop. Że niby u mnie. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam Cartesian Duelist, Rachel Eurodyna, Tainted Overlord. A samuraja? Młody, jeszcze pytasz? Never Fade Away, Dancing With My Axe, Chipping In. Do wyboru, do koloru. Silver Hand był mesjaszem rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego. Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt. Silverhand miał coś, o czym im się nie śniło. Srebrną rękę. Ogień, młody, ogień! Facet zatrząsł posadami korporacyjnego świata. Zginął, walcząc o swoje ideały. A nie przeszkadza ci, że był przy okazji terrorystą? Blaze way down the rebel path. Szukam prawdziwych artefaktów. Na przykład bootlegów z pierwszych koncertów samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o bootlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu, lepszemu sezonowcowi. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko o Johnnym Silverhandzie. Dawaj, zaimponuj mi. Wiem, co powiedział Keremu, gdy widzieli się po raz ostatni. Nazwał go pizdą, a potem poradził, żeby przestał być pizdą. Jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Czy pierwszy, lepszy sezonowiec wiedziałby, czym straszy się nowicjuszy Arasaki? Mówią, że jeśli stażysta zawali terminy, dorwie go duch przeciętego na pół faceta. Nikt nie pamięta, że chodzi o Johnnego. Dobra. W tym momencie to mi zaimponowałeś. Dotrzeć do kogoś z Arasaki, żeby wygrzebać coś takiego? Serio, nie żartujesz z tym uwielbieniem dla Silverhanda? John zawsze jest przy mnie. Kurde, a spróbujemy. Gdy inne dzieciaki uczyły się śpiewać chromowane kredki, ja już znałem na pamięć Chippin' In. Pięknie powiedziane. Się nawet wzruszyłem. Jesteś w porzu. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek spod lady. Częstuj się. Okej. Artefakt
Ty, Johnny'ego Silverhanda, bardzo proszę. Nagranie koncertu Samurai. Kup za zero? Warte małą fortunę. Dobra, bierzemy. Co my tu jeszcze mamy? Płyta winylowa, płyta winylowa, płyta winylowa, kostka do gitary, spodnie cargo Samurai. Popękana bejsbolówka. Kurtka, pilotka, sekund, coś tam. T-shirt Samurai. Kurde, 10 tysięcy, ja pierdzielę. 10 tysięcy za t-shirt, ale są 4 puste miejsca. Ale ojojoj, biorę. Trudno. Dychę to dychę, ale biorę. Kurde, coś bym jeszcze wziął. Spodnie. Spodnie wezmę też. Później jakoś je wykorzystam. Ile to ma tutaj? 41. Zobaczcie w ogóle, jaki ja mam pancerz, nie? 106. Kurde, to jest tak. Kurtałeczka. Plus 400 to by było. A spróbujemy. Spróbujemy. Może sobie z niego coś później nakleję, jakoś coś z tego urobię, zrobię. Ja pierniczę, ale to jest dobre. Nie. Bojowy Golf Samurai. 134 i 200. Kurde, no wszystko bym coś, wszystko bym wziął. A bierzemy, bierzemy, kurde. Najwyżej jak nie wyjdzie, to sobie rozbiorę. Trudno. Mam tyle kasy, że mogę. 43. 41. No tutaj może nie. Dobra, stylowe pilotki z filtrem polaryzacyjnym. To są okulary, tak? Johnny'ego. Takie jak był na tym, na zwiastunie. Ojejku. Spróbujemy. Dobra, i wystarczy. Dzięki. Bierz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu. Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. Ma co najmniej 6 tych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Chcę, żeby się zmieniali. Siebie i świat. Ja wiem, czy bomba pomoże. Zobaczymy, co ona to powie. Chcesz ich zmusić? Atomówką tego nie zrobisz. A czym? Muzyką? Oto efekt. Stary dziad, który zna na pamięć każde moje słowo, ale nie rozumie żadnego. Wolałbyś, żeby zrobił masakrę w twoim imieniu? A co ze zwykłymi ludźmi? Może oni nie chcą się zmieniać. To ich wybór. Chcesz im go zabrać? Wolę wierzyć w to, że ludzie są ograniczonymi idiotami i że świadomie wybierają bezczynność wobec zła. Okej. Zadanie ukończone. Bardzo fajne. Bardzo fajne, nie powiem. Kurka wodna. Łażenie i odkrywanie przeszłości Johnny'ego Silverhanda. Sympatyczna sprawa. Sympatyczna sprawa. Tak aż się wziąłem, zamyśliłem. A tutaj coś jeszcze zobaczymy, bo coś tu jeszcze jest. Odzyskanie własności. Bardzo proszę. Polecimy sobie tak na szybko, może zdążymy. No, ale tak czy inaczej... Tam ktoś się kręci. Ale tak czy inaczej, no to zadanie było fajne. Podobało mi się, takie bardzo sympatyczne. Z przesłaniem, powiedziałbym wręcz. Ktoś tam się gdzieś kręci, jakiś... Jakiś typ. Co tutaj jest? McAllister
No, co jest? Nic od ciebie nie kupię. Cicho tam. Ach, Alistair znowu prowokuje. Dobra, niech będzie. Nie, wychodzimy teraz z tego bałaganu. Daleko mamy? 80 metrów. Ue, to rzut beretem. Ale trzeba oblecieć jakoś dookoła. Ja pierniczę. No trudno. Chciwość nie popłaca. Zaraz będą dzwonili. No i zginął mi znowu radar. Tutaj, chciwość nie popłaca. Wakako. Chcę coś odzyskać. Płacę. W zamian oczekuję szybkich i konkretnych rezultatów. Zlecenie na terenie Tigerów? Duże ryzyko. Dalsze szczegóły w załączniku. Okej. Odzyskanie własności. Masz ustalić, co się... wiesz, że ten sprzęt jest wart dużo. Okej, co my chcemy? Wytrychu, który pozwoliłby na jailbreakowanie zablokowanych wszczepów korporacyjnych. Dzięki niemu ucieczka z korpo nie byłaby... No, coś tam. Zdobyć dla mnie wytrych. Bez niego możesz się nie pokazywać. Do roboty. Hej. Wchodzimy. Tak ostrożnie. Dzień dobry panu. Z panem porozmawiamy sobie? Eurodolary. Karta dostępu? Gość się będzie zaraz bulwersował. Cichutko. Tak właśnie myślałem, że się gość będzie bulwersował. Już? Szybko mu to poszło. Mam też coś takiego jak spowalnianie czasu w momencie, kiedy zostanę wykryty. Co daje mi chwilę na ewentualną reakcję. Co to tutaj? Coś się dzieje? Tam się wydzierają wiadomości. Typ odgrzejników. Ogrzewanie. Dobrze. Klucz do opon, kawa. Dobra, tutaj nie ma co się, że tak powiem, cackać. Ponieważ jest to ostatnie zadanie w tym odcinku, to... polecę i postaram się zrobić je jak najszybciej, ale to chyba nie tędy. Schodami do góry, dobra. Postaram się je zrobić jak najszybciej, a później sobie wrócę i pozbieram... te wszystkie znajdźki ewentualne. No i gdzie? Dostań się do mieszkania, ale a coś tam, Boże, gdzieś tam. Że też nie mogła pędzie. Mnie sobie wsadzić do łba jakaś modelka. Albo chociaż, nie wiem, architekt zieleni. Co ci się znów nie podoba? Znów mnie ciągasz po jakichś mylinach. Po cholerę tu przylazłeś. Zlecenie mam. Cholera, jaki był ten kod? Architekt zieleni. Dzień dobry, ale to chyba nie tutaj. 2137, ale gdzie? Użyj zdolności technicznych. Tutaj cancel. 2 1. Pobawimy się. 3. 7. Otwarte, dziennie. A ty nie spędziłeś przypadkiem pół życia na skłotach? Spędziłem, ale nie na trzeźwo. Przeszukaj.
Tego nie weźmiemy. Przeszukaj mieszkanie. Tak. Co tam za wrzaski? Dobra. Coś tam? Przestań zrzędzić, zostań bogaczem. Eurodolarów nie wezmę. Dwie wiadomości. Dostawa. Pani zamówienie jest gotowe do odbioru. Vendomate? Nie wiem co to. Co, jakieś zamówienie. Dobrze. Tego nie zabiorę. Dobra. Co my tu mamy jeszcze? Tutaj coś. O, jakaś wskazówka. Proszę, proszę. Klasyka. Ukryte drzwi. Ludzie są jednak królewsko przewidywalni. Ukryte drzwi, fajnie. Dać ci dopiero. Zamknij, nie będziemy się wygłupiali. Popchnij. To pewnie od tych drzwi. Albo spuszcza wodę w kiblu, kto wie. Dobre to. Albo spuszcza wodę w kiblu. Ulala. Ulala, fajna sprawa. Tu się trzeba schylić. Przeszukaj ukryty pokój. Mamy tak. Tam coś mi się gdzieś pojawiło przed tym, ale to tylko przez chwilę. Misiorek skandzi. Tutaj sobie weźmiemy ten punkt dostępu, bo ja nie wiem, czy później będę miał jeszcze możliwość dostać się do niego. Więc ten pal licho trzeba zmęczyć. Okej. Okay. 7A, 7A, ojejku, 7A, 7A, ale tu nie ma jak. 7A, 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 55, 55, 7A, 1C, 9, kurde, ale rzeźnia. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Powinno wejść, jeżeli się nie pomylę. 7A, 7A, 55. Drugi 55. Dobra, chyba wiem jak to zrobić, ale no zobaczymy. 7A, 7A, 55, 55. Siedem A. Jeden C. Dziewięć. Siedem A. Tak jest. Dodatkowy. Dodatkowy. Jedno dodatkowe gniazdo buforu dużo daje. Dużo daje. Użyj. Trzy wiadomości. Oferta. Okej, okay. Tutaj coś tam kupuję, czekam na info. Wygląda na to, że Lea poszła do tygrysów. Za plecami Wakako. O, to słabo. Oni raczej nie dotrzymują umów. Zobaczymy, jak było tym razem. Udaj się do klubu braindance'owego Wild Hand. Strefa zagrożenia? Dlaczego strefa zagrożenia? Aha, no tak, bo ja tam ich na dole przed tym spacyfikowałem. Dobra, daleko mam ten klub? Kurde, 500 metrów.
trzeba jakimiś opłotkami, ja pierniczę. Po schodach czy pod schodami? Po schodach. Zatem lecimy. W którą są teraz stronę, powiedzcie mi, dobrze ludzie? Biegniemy i wzmacniamy sobie naszą sprawność fizyczną. Sprawność fizyczna, dobra rzecz. I tak można skoczyć. Sporo to pomaga. O, jest Netrunner. Można kupić haki. Zobaczymy, co tam u niego, ale to później. Zajrzę sobie po nagraniu. Może coś ciekawego znajdę. Halo? Udaj się do klubu Braindance. No jestem. O, o, o. Dzień dobry Państwu. Pytanie, czy ja tak mogę? Wezmę windę. Chyba mogę. Klub Braindance. No, zobaczymy, co tu nas tutaj czeka ciekawego. Dzień dobry się z Państwem. Powoluśku. To była chyba dobra impreza. Przypomina mi to taki jeden bar w Arroyo, gdzie dawaliśmy czasem koncerty. Bo? No to też była straszna mordownia. Jedno złe słowo, krzywe spojrzenie i od razu kosa między żebra. Przeszukaj. Przeszukujemy za tym mniejszym. Dwa razy mi nie trzeba powtarzać. Jeżeli coś można przeszukać, to zgodnie z treścią zadania, tym bardziej, no to jest już w ogóle szaleństwo. Tak, będziemy przeszukiwali, tak? Naruszenie protokołu, dobra. E, 7A. Jasny gwint. E, 7A, 1C. Moment. Kurde! 7A, 1C, 7A, 7A, 55. Zrobimy to tak. Wejście. 7A, 1C, 7A, 7A, 55, 1C, 1C. Udało się. Tak dla świętego spokoju. Cichutko, o co te nerwy? Gdzieś coś? Tutaj kolega już poległ. Jeszcze coś? Ktoś do mnie z boku strzela.
Dobra, tutaj pokój, tam jeszcze gdzieś ktoś jest. Za bardzo nie idzie? Tutaj. Dobra, troszkę ucichło. Zatem skoro już tak dobrze nam idzie, to zbieramy. No w końcu mamy przeszukać. Oj, co to tutaj, jakie szaleństwo. Ile tu jest rzeczy do zebrania. Tu coś za ścianą. Tutaj jakieś przejście. No, szybciutko. Pyk. No. Z tej strony chyba wszystko. A jednak nie, jeszcze tutaj coś zostało. Okej, nowa rozmowa. Jesteś tam, o co chodzi? O coś chodzi. Dobra. Trochę spokoju. A pan się przytulił do drzwi. Niech będzie. Pan się do drzwi przytulił bardzo ładnie. W związku z tym związkiem jest, będzie problem, żeby do tych wszystkich punktów powracać, które sobie tam zostawiłem. Okej, nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie. Jakaś radosna twórczość. Co to my tu mamy? Lokalna sieć. Wyłącz. Tutaj zbieramy szybciutko. Tutaj wiadomości. Nie daj się oszukać. Tanie wszczepy z drugiej ręki. Tanie wszczepy z drugiej ręki, nie przegap okazji. Super muzyczka. No i co teraz? Jakbym widział, powiem szczerze, wejście. Jakbym widział wejście John'ego Wicka do lokalu, w którym syn rosyjskiego mafiozy urzędował. Tutaj coś jest, chyba. Dobrze. Tu niby wskaźnik. Coś wskaźnik. Zabierz. Bingo. Po to przyszliśmy. Ha. Takie małe główienko, a tyle ludzi zginęło z jego powodu. Wiesz, co mówią o rozmiarze. Mnie dziewczyny nie musiały pocieszać. Dobre to. Wydostań się z Wirehand. Okej. Zostawiamy w takim układzie te wszystkie punkty dostępu, niedostępu. I trudno. Nawet że zostanie niepozbierane. Pal to licho. Schodami do góry. Dostarcz sprzęt do skrytki. Kurde, wysoko to jeszcze? Blisko. Jesteśmy, zdeponuj. Zadanie zakończone, czekamy na telefon, Wakako. Widzę, że udało się odzyskać kraker. Dobra robota. Ładnie się starasz. Ładnie się starasz.
No, 1700, no bez przesady. Tak marnie. No dobra, wyszło jak wyszło. Okej. No co, mamy zadanie zakończone. Udało się zrobić 3, jest święty spokój. Kawałek terenów wyczyszczony. Ja sobie wrócę jeszcze, mam nadzieję, że uda się wrócić, że będę pamiętał, jak tam dojść do tych wszystkich miejsc, które zostawiłem niepozbierane, bo punkty dostępu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a was zapraszam na odcinek kolejny, bo będziemy ciągle walczyli. No a tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć.